Trenera gości, panie trenerze, trzy kwarty prowadziliście i w tej ostatniej przegranej 25-13 daliście sobie wydrzeć zwycięstwo. Gratulacje do zespołu z Różowa. Powoli się przyzwyczajamy, że tak scenariusz meczu wygląda. Dopóki starczy nam siły, to staramy się szarpać w defensywie, narzucić swój styl. Ale mamy wąską ławkę zawodniczy, które już tą, na ten czubek tabeli, na te dobre zespoły mogą wyjść i mogą sprostać zadaniu, a dlatego później nam brakuje. Myślę, że no, są głupoty się biorą zazwyczaj ze zmęczenia i wtedy są nieprzemyślane decyzje. Dwa różne oblicza w naszym wykonaniu. W pierwszą połowę graliśmy bardzo dobrze, miło się na to patrzyło. Po przerwie, zwłaszcza w czwartej kwarcie, pociąg nam odjechał. No i nie zdążyliśmy na ten pociąg. Ania, 8 punktów z indywidualnego występu. Jesteś zadowolona, bo na pewno z drużynowego pozostanie niedosyt, że się nie udało wyszarpać Ja zwycięstwa. na pewno byłabym zadowolona, dokładnie gdybyśmy ten mecz wygrały. Myślę, że ten mecz był nam bardzo potrzebny do wygrania po tych kilku porażkach z rzędu. No ale na pewno będziemy walczyć dalej. Będziemy się starać w przyszłych meczach, żeby po prostu wygrywać i musimy dalej pracować. Trenerze, chyba nieważne, jak ważne, że zwycięsko. Właśnie bardzo ważne, że w kolejnym meczu wyszarpali te zwycięstwo w końcówkach i to z tego należy się bardzo cieszyć, że w tych końcówkach jednak gdzieś to przepychamy. Gratulacja z Ślęzem, postawił nam się bardzo ciężkie warunki, grał bardzo agresywnie na tablicach, bardzo agresywnie w odcięciach piłek do poszczególnych graczy. No, czuł dzisiaj dobrze grę i 15 zebranych piłek w ataku przez zespół Śledzy to naprawdę o co najmniej o 5 za dużo. Tym bardziej, żeśmy tutaj uczulali, że jest to groźny zespół. 5 zawodniczek na tą zbiórkę idzie między innymi tutaj zawodniczka, która po prostu no, dzisiaj też była naprawdę bardzo fajna. Gratulacje za postawę zespołu Śledzy. Pierwsza połowa, szczególnie druga kwarta do zapomnienia, do wyciągnięcia wniosków, ale już druga połowa była bardzo dobra. W defensywie straciliśmy w pierwszej połowie 40 punktów, w drugiej 23, a więc zdecydowanie za dużo. Trójki w obu zespołach to nie jest najlepsza, największa siła tych dwóch zespołów, ale u nas spadły te trójki w najważniejszych momentach. Megan odpaliła i weszliśmy na dwupunktowe prowadzenie. W samej końcówce jeszcze Ketlin. Także w tych końcówkach nas tutaj te zawodniczki nie zawodzą i cieszę się bardzo, bo to dla nas bardzo ważne zwycięstwo i mocno nas gdzieś tam do tej czwórce, w tej czwórce utrzymuje i taki mamy cel. Chcemy grać cały czas, tak jak końcówkę, znaczy tak jak drugą połowę. Bardzo agresywnie w defensywie, agresywnie w ataku, bo tutaj Ketlin Doyle zrobiła to, co po przerwie żeśmy porozmawiali, żeby po zbiórce piłki dać jej piłkę i żeby grała od kosza do kosza i szukała przebijeń lub łatwych punktów, żeby przeciwnik się nie zdążył zorganizować, tym bardziej, że grał jakby tam podstawowym składem i był coraz bardziej zmęczony. Cieszę się i gratuluję zespołowi za to, że przepchał taki kolejny mecz i naprawdę z walki jestem Cię zadowolony. Momenty były takie słabsze, które musimy maksymalnie poprawić. Shelly, we are happy but team win and you're one of the best performance in this season. Oh, dziękuję. It's the same, my I think today we fought, we had to be very aggressive. One-on-one defense was very important for us and to, you know, to run out and contest the shots. You know, it was getting close, but we fought to the end and I'm glad we won. Dziękuję. Dziękuję.